Jesteśmy w Gronowie, Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespół Szkół w Gronowie to jedna z wiodących placówek tego typu w regionie. Samorząd powiatu toruńskiego dokłada wszelkich starań, aby uczniowie tej szkoły mogli korzystać z szerokiej oferty edukacyjnej. Inwestujemy w tę szkołę. Stoimy przed nowo zbudowaną halą sportową z widownią dla 250 widzów oraz pełnym zapleczem. Tuż obok duża hala na maszyny rolnicze z dużą powierzchnią wystawienniczą dla starych maszyn rolniczych, które tutaj przetrwały. Powstała też nowa pracownia agrotroniki, która służy kształceniu uczniów w najnowszych zawodach w dziedzinie rolnictwa. Cieszymy się, że możemy poszerzyć ofertę edukacyjną, że mogliśmy stworzyć bardzo dobre warunki dla uczniów i słuchaczy tej szkoły. Zapraszam Państwa na wirtualny spacer po nowościach Gronowskiej Szkoły. Szanowni Państwo, jesteśmy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w hali sportowej. Jest to obiekt profesjonalny, w którym mogą odbywać się normalne zajęcia szkolne, ale również spełnia wszystkie wymogi, aby odbywały się tutaj również zawody klasy krajowej, gdyż posiadamy odpowiednie zaplecze, które umożliwia nam organizację takich zawodów. Oprócz hali sportowej, która znajduje się za mną i ma ponad 1100 metrów kwadratowych, znajdują się tutaj trzy profesjonalne boiska siatkarskie oraz pełnowymiarowe boisko do koszykówki oraz do piłki ręcznej. Znajduje się w tym obiekcie siłownia oraz sala fitness. Posiadamy również szatnie oraz zaplecze, które umożliwiają nam pełną odnowę biologiczną. Także jest to obiekt w pełni profesjonalny i cieszymy się, że taka decyzja została podjęta i w bardzo szybkim czasie ta hala mogła zostać wybudowana. Ale oprócz tego obiektu obok znajduje się hala maszyn rolniczych, która powstała na miejscu starego obiektu. Ona również liczy prawie 1200 metrów kwadratowych i znajduje się tam również Muzeum Maszyn Rolniczych, w którym znajdują się obiekty, niektóre z połowy XIX wieku, niektóre sprzed 50-70 lat. Pokazują one, w jaki sposób mechanizowano pracę w rolnictwie. Jesteśmy w trakcie kończenia projektu, który uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, a mianowicie wzbogacanie poziomu dydaktycznego naszej szkoły. Chodzi o pracownię agrotroniki. Agrotronika to, proszę Państwa, precyzyjne rolnictwo, które umożliwia wykonywanie prac polowych nowoczesnymi metodami przy pomocy mapowania pól oraz umożliwia po prostu wykorzystanie bardziej ekonomiczne czy to narzędzi, czy urządzeń, ale również materiałów, na przykład do siewu, czy do oprysków.